przed piątkowymi mikrofonami pani Janina Trus, wójt gminy Świętajno i pani Bożena Świderska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie. Witam, drogie panie. Witamy serdecznie. Czym kusi gmina Świętajno? Bo jest to gmina bardzo, bardzo turystyczna, z turystyki żyjąca z turystów. No i też nie ukrywajmy, znana na terenie kraju. Co jest takim magnesem przyciągającym ludzi do was? Myślę sobie, że przede wszystkim krajobraz. Gmina Świętajno, myślę sobie, że jest przepiękna krajobrazowo. Samo Świętajno... To jest serce Mazur Garbatych właściwie. Tak, tak. Samo Świętajno położone jest przepięknie wzdłuż Jeziora Świętajno. Wieczorem, kiedy świecą się latarnie, odbija się światło w wodzie, nieraz patrzę na to i wygląda to tak jak Sopockie Molo. Zresztą teren położony jest między jeziorami. Teren czysty, więc środowisko jest ogromnym walorem. Myślę sobie, że wiele też starań dokładamy w tym kierunku, by zachować tę ciszę, to piękno krajobrazu, a to przyciąga ludzi. Ale też i zwracamy uwagę na to, by poprawiała się zdecydowanie infrastruktura, by poprawiały się drogi, by po prostu lżej było i łatwiej dojechać do nas. No tak, bo najpierw trzeba dotrzeć, a potem wypocząć. Drogi są takim nerwem. To pięta Achillesowa naszego regionu, tak, chyba. Tak. Więc myślę sobie, że te walory krajobrazowe powinny współgrać z takimi codziennymi działaniami związanymi z poprawą infrastruktury. I to robimy. Pani Bożena, na co może liczyć taki człowiek, który się w sobotę do Świętajna wybierze? Może powiem tak, że wychodzimy też naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, ale także osób przyjezdnych. I były takie głosy, że nie tylko Świętajniada, taka cykliczna impreza plenerowa, chętnie byłaby widziana tutaj na terenie naszej gminy, ale i dlatego też w maju po raz pierwszy organizujemy taki sportowo-rekreacyjny festyn rodzinny pod nazwą Biesiada pod lasem. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do odwiedzenia gminy Świętajno właśnie w nadchodzący weekend, gdyż w godzinach od 12 do 20 na gminnym stadionie w Świętajnie odbędzie się festyn organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej imienia Ignacego Krasickiego w Świętajnie. A podczas festynu, oj, będzie się działo, bo będziecie Państwo mogli obejrzeć występy dzieci i młodzieży przygotowane pod kierunkiem nauczycieli, ale także instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury z ciekawym, kabaretowym programem dla dzieci i dorosłych. Przyjedzie zespół Babeczki Podlaskie. Na scenie wystąpią także lokalne zespoły, takie jak Młodzieżowy Zespół Retros, Zespół Świętowiacy, czy Śpiewające Siostry Bartoszewiczówny. Będzie poza tym wiele takich atrakcji jak darmowe zjeżdżalnie pneumatyczne dla dzieci, nawet przejazdy na osiołku. A poza tym będziecie mogli Państwo skosztować wiele regionalnych potraw przygotowywanych właśnie na ten festyn, a więc i kartacze, i baby, i smalczyk. Także... Oto z czego jesteśmy znani. Tak.